Popołudnie Wnet. Jak przed piosenką Kings of Leon zapowiadałem teraz tematy dzisiaj i teraz tematy stołeczne, bo dzisiaj Rada Warszawy miała swoje posiedzenie. Tomasz Herbich, radny miasta stołecznego Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość jest w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Uchwała MZA o rabatach za reklamy w miejskich autobusach nie była ogólnie dostępna, tak powiedział rzecznik MZA. Chodzi o aferę autobusowo-billboardową, czyli o to, kto ile zapłacił za reklamy w kampanii wyborczej na środkach komunikacji publicznej. Coś już wiemy w tej sprawie konkretnego? Wiemy bardzo dużo i właśnie dlatego nagle się okazało, że jakaś uchwała, która była znana tylko tym, którym miała być znana z Komitetu Koalicji Obywatelskiej, nagle wyciekła do opinii publicznej, czy jakoś wyszła do opinii publicznej. Wiemy mianowicie bardzo dużo na podstawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska Nowoczesna, które jest dostępne w Państwowej Komisji Wyborczej. I mamy precyzyjnie zidentyfikowane i sfotografowane faktury oraz potwierdzenia, które pokazują, jak wysokie rabaty od cennika oficjalnego uzyskiwali poszczególni kandydaci tego Komitetu Wyborczego, czyli Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Pan prezydent Trzaskowski, Rafał, mówił, że to jest normalne, że wszystkie komitety mogły taką zniżkę uzyskać i to jest regularna, wieloletnia, wielokampanijna praktyka. W tej sprawie trzeba o kilku rzeczach powiedzieć. Po pierwsze, owszem, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzymał zniżkę w wysokości 40%, a nie 80%, co doskonale pokazuje, gdzie była preferencja. Co więcej, to nie było znane powszechnie. Oczywiście tutaj jakoś Sebastian Wierzbicki z Sojusz Lewicy Demokratycznej w momencie w mediach nawet mi się rzuciło w oczy, że on powiedział, że jakoś tą informację mieli. Natomiast z komitetu naszego nikt nie miał informacji o takich zniżkach, ale to nie jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nawet w tej sprawie mamy wyraźną dysproporcje, znaczy kandydaci Komitetu Koalicji Obywatelskiej dostali średnio dwa razy większą w wymiarze procentowym zniżkę. To było tak, że przychodził ktoś, kandydat z koalicji i od razu zostało z miejsca 40% niżej. To było dla komitetu? Jak to wyglądało? Nie, to wygląda w taki sposób. Oczywiście, że jeżeli chodzi o aspekt formalno-prawny, to w Polsce kampanie wyborcze prowadzą komitety wyborcze, a nie indywidualni kandydaci. Natomiast w praktyce oczywiście wszyscy wiemy, że w przypadku wyborach samorządowych, także innych wyborów, gdzie się wybiera reprezentantów do ciał uchwałodawczych stanowiących, jest tak, że są to zawsze kampanie też indywidualnych kandydatów. Z tym mieliśmy tutaj do czynienia i możemy precyzyjnie wskazać osoby, które w imieniu których, dla których Koalicja Obywatelska załatwiała nawet w niektórych przypadkach ponad 90% rabaty. Znaczy, jakiś kandydat dostał 90% rabatu, a ogólna lista PiS-u miała 18%. Platformy Obywatelskiej. Dostała, ogólna lista Koalicji Obywatelskiej dostała około 80% rabatu za reklamę. A PiS ile dostał? Zero. PiS nie występował, Prawo i Sprawiedliwość nie występowało też jako komitet, znaczy inaczej, pojedynczy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości starali się zorientować, czy jest możliwe, czy jest możliwa reklama w nanośnikach dostępnych MZA i dostawali informacje negatywne. W jednym przypadku jedna osoba dostała informację negatywną, a druga osoba została odesłana do oficjalnego cennika na stronie. Czyli jaka była reakcja ratusza na taką sytuację, kiedy się okazało, że w zasadzie sam ratusz w tych wyborach czy nie wspierał jedną stronę? Znaczy no reakcją ratusza, no, jaka jest reakcja ratusza, to się tak naprawdę teraz dowiemy, ponieważ zleciliśmy postępowanie komisji rewizyjnej. Prezydent Trzaskowski powiedział to, o czym pan przed chwilą powiedział, czyli powiedział, że to było dostępne dla wszystkich komitetów. To nie jest zgodne z prawdą. Tak jak powiedziałem, zniżki, które otrzymywali kandydaci Koalicji Obywatelskiej są ewidentnie o kilkadziesiąt procent wyższymi zniżkami, czyli mniej musieli zapłacić niż kandydaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej na przykład. I to jednoznacznie pokazuje, że pan prezydent Trzaskowski zajął w tej sprawie stanowisko, które nie jest zgodne z prawdą. To samo dotyczy także tego, co na początku pisał rzecznik Dąbrowa. Teraz znowu się uaktywnił, ale przez długi czas nabrał ratusz i rzecznik nabrali w tej sprawie wody w usta. I co będzie to jest sprawa dla prokuratury, dla sądu? Zrobiliśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości dwie rzeczy. Po pierwsze,
pierwsze, dzisiaj razem z posłem Pawłem Lisieckim i radnym Sebastianem Kaletą złożyliśmy wniosek do prokuratury krajowej o wszczęcie postępowania w tej sprawie, ponieważ uważamy, że jest poważne prawdopodobieństwo, że było to działanie na szkodę spółki miejskiej MZA, a po drugie, jako radni złożyliśmy wniosek do komisji rewizyjnej o to, aby przeprowadziła kontrolę zasadności postępowania MZA w tej sprawie udzielania tak wysokich rabatów. Zobaczymy. Oczywiście prokuratura krajowa, wiadomo, przyjęła dzisiaj wniosek, natomiast Rada Miasta dzisiaj ten nasz wniosek o skierowanie, Rada Miasta dzisiaj ten nasz wniosek o skierowanie tego do komisji rewizyjnej przyjęła. Zobaczymy, co będzie się dalej działo na posiedzeniach komisji rewizyjnej. A co mówią radni Platformy? Mówią, wszystko było w porządku? Radni Platformy starają się w ogóle nie odnosić do tej sprawy w żaden sposób. Dzisiaj została uniemożliwiona dyskusja na ten temat na forum Rady Miasta. Dyskusja została zamknięta przez przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej i oczywiście Koalicja Obywatelska przegłosowała zamknięcie dyskusji, więc niestety nie mogliśmy się dowiedzieć, a chcieliśmy zapytać szczegółowo, dlaczego konkretny radny czy radna przyjął takiej wysokości zniżkę od MZA. Powiedzmy tak, żeby to było jasne dla słuchaczy, że to są przypadki, w których niektórzy na przykład za ekspozycję na tyle autobusu swojego plakatu, to jest ekspozycja oczywiście bardzo dobra, jeżeli płacili na przykład 14 zł dziennie. To są tego typu kwoty. Znacznie poniżej cen rynkowych, o ile ja dobrze orientuję się w rynku reklamy w mieście stołecznym Warszawa. Radny miasta stołecznego Warszawa Tomasz Herbich, gościem popołudnia Wnet. Sprawa o tyle istotna, że wybory samorządowe to były pierwsze z cyklu kilku wyborów. Już w tej chwili trwa kampania do Europarlamentu i pytanie, czy w Warszawie dalej panują nierówne warunki. No mamy nadzieję, że po tym, jak zostało to szczegółowo sprawdzone przez posła Pawła Lisieckiego i osoby z nim współpracujące, jak ta informacja ujrzała światło dzienne, jednak kandydaci Koalicji Europejskiej w tej chwili, nie obywatelskiej, czy się w poprzednich wyborach, już się zastanowią trzy razy, zanim coś takiego zrobią. Bo niestety, ale naszym zdaniem to się nie da w żaden sposób obronić. Jest to po prostu poważna afera, w której bierze udział duża część polityków Warszawskiej Platformy. Ten wątek zamknąć. Kto państwa zdaniem odpowiada za tą sytuację? Kto podejmował decyzję, że jeden kandydat dostanie 90% zniżki na swoje nośniki, na swoje reklamy, na środkach transportu, komunikacji miejskiej w Warszawie, a że jakiś kandydat nie miał żadnej zniżki? Albo w ogóle nie będzie miał możliwości, żeby się reklamować. Oczywiście odpowiedzialność przede wszystkim ponoszą w tym przypadku władze MZA, Miejskich Zakładów Autobusowych, czyli spółki miejskiej. Ta spółka miejska oczywiście była podległa Hannie Gronkiewicz-Waltz. Tutaj trzeba mówić o odpowiedzialności politycznej Hanny Gronkiewicz-Waltz za to. No i też personalnie jedna z osób, która z tego skorzystała, czyli radny dzielnicy Śródmieście, pan Grzegorz Rogulski, sobie sam przyznawał taką zniżkę, ponieważ jest zarazem dyrektorem marketingu w MZA. I to też na to trzeba zwrócić uwagę. No, to zamknijmy wątek afery autobusowej, jak to już się nazywa w Warszawie, czyli przyznawania różnych stawek na reklamę dla różnych komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej do samorządu z końca ubiegłego roku. A przejdźmy do tematów bieżących, czyli kwestia strajku nauczycieli. W Warszawie strajk trwa, ba, przynajmniej dwa, wedle mojej wiedzy, dwa licea, czyli liceum Cervantesa i jeszcze jedno liceum warszawskie, Żmigrodzkie, zdaje się, przyjęło uchwały tamtejsze ciała pedagogiczne i rady pedagogiczne, że nie będą wystawiały ocen dla maturzystów. I w ten sposób nie dopuszczą do egzaminów maturalnych. No oczywiście to... Ja chciałbym powiedzieć tak. Tutaj zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, wszyscy uczestnicy tego sporu zgadzają się do tego, że zarobki w oświacie powinny być pilnie podniesione. Niestety co robi w tej sprawie ZNP, czyli pójście w zbyt radykalne formy strajku, czego tutaj no, przykład nieklasyfikowania maturzystów jest tego dotyczy, jest całkowicie przeciwskuteczne, jeżeli chodzi o realizację interesów płacowych nauczycieli. I na to trzeba przede wszystkim kłaść nacisk. ZNP, niezależnie od tego, że poszło za nim bardzo wielu nauczycieli, którzy oczywiście mają prawo do strajku i nikt im tego prawo nie odbiera, poprzez przyjęcie zbyt radykalnych form strajku, prowadzi do tego, że realizacja interesów płacowych nauczycieli staje się bardzo utrudniona przez wybór zbyt radykalnych form strajku. No i to jest bardzo polityczny komunikat, tylko pytanie, co na taki komunikat powiedzą rodzice, którzy dostają dzisiaj informacje od swoich dzieci: mamo, tato, w mojej szkole nauczyciele nie podpiszą mi ocen, nie dadzą mi świadectwa, nie będę klasyfikowany, nie pójdę na maturę.
No, oczywiście, to jest pytanie, ja powiem tak, no ja jestem przekonany, czy ta sytuacja jest sytuacją bardzo złą, dramatyczną z punktu widzenia funkcjonowania systemu oświaty, ale moim zdaniem trzeba też jasno wskazać, kto ponosi za tę sytuację po prostu odpowiedzialność polityczną. No co można rodzicom powiedzieć? No można powiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że niestety wybór zbyt radykalnych form strajku, przede wszystkim jednak chyba fakt, że wbrew temu, co chciało ZNP, egzaminy gimnazjalne udaje się przeprowadzić, prowadzi to do radykalizowania się tych postulatów. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale tu jest miejsce na działanie radnych, Rady Miasta, żeby apelować, rozmawiać, pójść do nauczycieli liceum Cervantesa i powiedzieć, to nie jest najlepszy pomysł, na jaki mogliście wpaść w ten strajku. Oczywiście, że tak. To jest jak najbardziej miejsce do tego, żeby organ prowadzący szkołę, którym jest samorząd warszawski, w tej sprawie zareagował. Tylko niestety, jeżeli chodzi o władze samorządowe w Warszawie, mamy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną, czyli stworzeniem klimatu do radykalizowania się tego strajku, bo niestety to jest tak, że władze Warszawy dążą do tego, aby zdestabilizować skutecznie sytuację w oświacie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo widzą w tym określony interes polityczny i to jest ale niestety... Ale z drugiej strony prezydent Trzaskowski i inni samorządowcy mówią, to dzięki nam odbyły się egzaminy gimnazjalne. To nie jest oczywiście prawda. Egzaminy gimnazjalne odbyły się dzięki trzem grupom osób. A przypominam o tym, że prezydent Trzaskowski jeszcze we wtorek rano formułował i wiceprezydent Kaznowska formułowali niepokojące komunikaty do opinii publicznej, a już po południu się okazało, że jednak wszystko jest opanowane. Więc za to dzięki to się stało dzięki trzem grupom. Po pierwsze dzięki minister Annie Zalewskiej, ale to jest jak gdyby jej wkład polegał na tym, że dzięki rozporządzeniom umożliwiła takie zorganizowanie egzaminów, żeby one w ogóle mogły być przeprowadzone. A największy wkład, jeżeli chodzi o praktyczną realizację tego, mają oczywiście dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. I to są te osoby, dzięki którym to się udało zrobić. Udało się to zrobić w dużej mierze wbrew jasnym intencjom politycznym władz miasta stołecznego Warszawy. Jest też przestrzeń, oczywiście, o czym już powiedzieliśmy, dla jednostki samorządowej, dla władz Warszawy. Gdyby Warszawa chciała, żeby ten strajk był mniej uciążliwy dla nauczycieli, dla uczniów, gdyby tego chciał prezydent Trzaskowski, to co powinien zrobić? No w mojej ocenie przede wszystkim powinien po pierwsze zrezygnować z formułowania wypowiedzi, które jawnie angażują się w ten spór po określonej stronie, a po drugie powinien robić wszystko, aby zapewnić jak najlepsze warunki nauczycielom, którzy nie biorą udziału w strajku, do tego, aby mogli przeprowadzać egzaminy. Ostatnia kwestia w naszej rozmowie, czyli kwestia tego, że niektórzy samorządowcy, w tym Rafał Trzaskowski, ale także chociażby prezydent Wrocławia czy Gdańska, mówią, że będą płacić nauczycielom za strajk, że będą płacić za ten okres, kiedy wynagrodzenie wedle prawa nauczycielom się nie należy. Artykuł 23 ustęp 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi jasno, że za okres, w którym nauczyciel strajkuje, nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. Wszelkie próby omijania tego przepisu są niezgodne z prawem. Prawo mówi o tym jednoznacznie, także wypłacanie ekwiwalentów tego utraconego wynagrodzenia w formie na przykład premii czy nagród. A ratusz o tym mówi? Czy to robi? Jak to wygląda? Ratusz na razie o tym mówi, bo na razie nie może tego zrobić. Też nie może i z przyczyn, no, dlatego, że jeszcze jak gdyby wynagrodzenie za ten okres nie poszło do nauczycieli, to po pierwsze. Które uwzględniałoby fakt strajku, wynagrodzenie, które uwzględniałoby fakt strajku, nie poszło do nauczycieli. A po drugie, dlatego, że jeszcze strajk się nie zakończył, więc nie wiadomo, w jakim on okresie dokładnie będzie trwał. Natomiast taka zapowiedź była, taka sugestia była dotycząca niezmniejszania funduszu wynagrodzeń mimo faktu, że jest strajk. Ona sugeruje, że takie działania mogą mieć miejsce ze strony ratusza, jeżeli tak, będą one bezprawne, będą łamały literę prawa albo ducha prawa, jeżeli nie będzie to wypłacanie wynagrodzenia w pełnej wysokości, tylko na przykład dawanie ekwiwalentów. Ale to się jakoś odbije na budżecie Warszawy, czy to się po prostu będą te premie, które i tak byłyby wypłacone? Nie, to się odbije w tym sensie, że pan prezydent Trzaskowski na razie zapowiedział, że nie będzie zmniejszał funduszu wynagrodzeń w oświacie, niezależnie od tego, że te wynagrodzenia wypłaci niższe, więc można, i że te pieniądze będą dalej przeznaczone na elementy wynagrodzenia nauczycieli. Można zakładać, że taki jednorazowy element, jak na przykład premia, będzie wypłacany tym nauczycielom. To jest oczywiście tak formułowane, żeby tworzyć wrażenie, że to nie łamie przepisu prawa, ale
ale jeżeli do tego dojdzie, to będzie to łamało przepisy prawa i może to posłużyć temu, aby wypłacić tę samą sumę w formie jakiegoś ekwiwalentu wynagrodzenia. No, powiedział Tomasz Herbich, radny Miasta Stołecznego Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Komisja Edukacji między innymi w Radzie Warszawy. Kolejne posiedzenie za miesiąc. Tak, tak. Kolejne posiedzenie będzie, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 15 maja. No to do zobaczenia 15 maja. Mamy godzinę 17.10 na zegarach. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet na 87,8 FM, 95,2 w Krakowie, 87,8 w Warszawie i www.wnet.fm. Teraz Częstochowa, czyli piosenka przygotowana przez Tomasza Wybranowskiego specjalnie dla Państwa.